Tu i teraz. Dlaczego po zyskaniu świadomości chwili obecnej wciąż odpływamy gdzieś myślami? Dzieje się tak dlatego, że nie jest wam dobrze, tu i teraz. To żadna przyjemność przebywać w chwili obecnej. Inne chwile wydają się ciekawsze fantazje, plany, dawne wspomnienia. To wydaje wam się atrakcyjniejsze od chwili obecnej. Ale jeśli naprawdę cieszycie się obecnym momentem i świetnie bawicie się tu i teraz, to nie odpływacie myślami. Dlatego, gdy zyskujecie świadomość chwili obecnej, przede wszystkim bądźcie dla niej życzliwi. Już dobrze, chwila obecna. Przepraszam, że Cię trochę unikam. Jesteś naprawdę miła. Pokażę Wam starą sztuczkę. Uśmiecham się do Was, a Wy odpowiadacie mi uśmiechem, prawda? Ciężko tego nie zrobić. Uśmiechnijcie się więc do chwili obecnej, a ona uśmiechnie się do Was. Wówczas wszystko wygląda piękniej. Przyjemniej się obserwuje. Dlatego sprawdźcie, czy potraficie uśmiechnąć się do chwili obecnej i być dla niej życzliwi. Wówczas przebywanie tu i teraz staje się czymś cudownym. Rozwijacie radość bycia w chwili obecnej. Kiedy jednak często przebywasz w chwili obecnej, w końcu zaczynasz się nudzić. I wtedy znowu trzeba skupić się na oddechu. Obserwować wdech, obserwować wydech. Jak długo muszę to robić? To jest do kitu. To, co możecie zrobić, jak wspomniałem wcześniej, to wprowadzić do medytacji trochę zabawy. Myślę, że nikt z was nie próbował medytować odwrotnie. Zawsze jesteście odwróceni w tę stronę. Spróbujcie. Odwróćcie się i zróbcie to w inny sposób. Czy ktokolwiek próbował medytacji chodzonej w stylu kangura? Czy ktokolwiek tego próbował? No dalej, spróbujcie. W medytacji często skupiam się na oddechu. Czasami trzeba wykazać się odrobiną kreatywności. Wymyśliłem więc inny rodzaj medytacji oddechu. Nazywam to odwrotną medytacją oddechu. Sprawia, że jest ciekawiej. Zademonstruję Wam teraz odwrotną medytację oddechu. Będę potrzebował Waszej pomocy. Nie musicie zmieniać pozycji. Kiedy powiem start, poproszę, żebyście zamknęli oczy, zrobili trzy wdechy i wydechy. Liczcie oddechy, a po trzecim wydechu otwórzcie oczy. Czy wszystko jasne? Nie zmieniajcie pozycji. Gotowi? Start. Zróbcie trzy wdechy i wydechy tak uważnie jak tylko potraficie. Potem otwórzcie oczy. Bardzo dobrze. Jestem pewien, że kiedy obserwowaliście te trzy oddechy, najpierw zrobiliście wdech. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Tak jesteśmy uwarunkowani. Teraz poproszę, żebyście wykonali to samo ćwiczenie. Kiedy powiem start, zamknijcie oczy i obserwujcie trzy oddechy, ale tym razem najpierw zróbcie wydech. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wydech wdech i po trzecim wdechu otwórzcie oczy. Gotowi? Start. Zauważcie, że to było coś zupełnie innego. Całkiem inne doświadczenie. Powinno być tak samo, ale było inaczej. I dlatego nazywamy to odwrotną medytacją oddechu. Najpierw robicie wydech, a potem wdech. Wydech wdech, wydech wdech, wydech wdech. Wydech, wdech. I zauważacie, że to coś zupełnie innego. To tylko zabawa, ale urozmaica medytację. Jeśli więc będziecie bardzo znudzeni, nie będziecie mogli skupić uważności na oddechu, spróbujcie odwrócić kolejność. Najpierw wydech, a potem wdech. Jest inaczej i zabawniej, ale jeśli to nie zadziała, jeszcze inną wersją medytacji oddechu, anapanasati, są trzy wdechy i jeden wydech. Spróbujcie, to naprawdę działa. Zamiast więc umierać z nudów, robiąc wdechy i wydechy, zapewnijcie sobie przy tym rozrywkę. Możecie też, obserwując oddech, wypowiadać w myślach krótkie mantry. Na przykład wdech, spokój. Wydech, ból. Rozumiecie, czasami zdarza się, że coś nas boli albo wdech, miłość, wydech, stres. Niech cały stres z nas uleci. Wdech, miłość. To sprawia, że obserwowanie oddechu staje się bardziej interesujące. Po pewnym czasie faktycznie zaczynacie czuć, jak wypełnia Was miłość lub miłująca dobroć, a cały stres i negatywne emocje ulatują. Dzięki temu medytacja staje się bardziej interesująca. Możecie układać własne krótkie mantry. Nie muszą być takie jak moje. Pewna osoba miała kiedyś świetną mantrę: wdech, spokój, wydech, odpuszczenie. To było świetne. Dzięki temu medytacja jest ciekawsza. Można wtedy pozostać w chwili obecnej. Nie nudzicie się, nie błądzicie myślami, nie zasypiacie. Szukacie innowacyjnych rozwiązań, starając się urozmaicić medytację. Możecie wymyślić wiele różnych sposobów na to, żeby było ciekawie. A wszystko to prowadzi w końcu do głębokiego skupienia. Dlatego często pokazuję wiele różnych technik, żebyście mogli wybrać taką, jaka będzie wam odpowiadać. Odwrotna medytacja oddechu. Medytacja chodzona w stylu kangura cokolwiek wzbudzi wasze zainteresowanie. Wtedy zobaczycie, jak cudownie jest być tu i teraz.